Hej, czołem z tej strony, czyli Xi, witam was w Don't Starve Together razem z BFQ Games. I jest to w sumie nowa seria na moim kanale, jakby było ich mało w ostatnim czasie. To jest już w sumie drugi odcinek, pierwszy odcinek możecie zobaczyć u BFQ Games. Oczywiście będzie w opisie i kanał, i film. I w ten sposób, w poprzednim odcinku rozegraliśmy pierwsze 3 dni. I jesteśmy teraz po zrobieniu farmy, znalezienia miejsca na osiedlenie i tak oto na razie wygląda nasza baza. No tak. Ja tutaj już zbieram rzeczy na pułapki, będę stawiał na króliki. O, to jest dobry pomysł, też pułapek można używać, żeby łapać pająki. Więc o, też właśnie. Można ich też do tego użyć. Nie jest to jakiś wybitny sposób, bo królowej pająków nie złapiesz, ale... Ale żeby mały pająk najmniej sługusów. Jak będziecie go... No. A jak tam twoje sanity? Już je poprawiłeś, ten móżdżak? Czy jeszcze nie? Tak, tak, już jest... Już jest... No to dobrze. Tą farmę... Co z tą farmą? No ten, żeby kupę dać jako nawóz. Tak, tak, to na te takie poniszczone. Akurat jakby. Tutaj 5. No już będzie nawieziona. Na dół. W ogóle dobrze, że nie ma takich dużych lagów, bo kiedy się grałem z innymi, to spore lagi były. No mi też tutaj można zwykle fajnie grać. Jak gram, to jakieś większe mam lagi, ale teraz nie wiem co się stało, ale płynnie działa gra. Wręcz idealnie mógłbym, można było powiedzieć. Perfekto. Zaraz z tego przekopywania wszystkiego skończy mi się łopata nawet. Dziwne są te dziury u królików, bo masz łapki. No, one tak podejrzanie dzieją. Ani nie możesz na nich położyć tej łopaty, znaczy łopaty tej. Nie możesz położyć na nie pułapki. Znaczy właśnie, właśnie położyłem i jej królik biegnie i nie wchodzi w pułapkę. No, a to jest jedna z najbardziej schrzanionych rzeczy według mnie w Don't Starve. No. Niby powinno się złapać, ale jednak nie. No, okej, okay, już zaraz będę przy świniach i ukradnę im wszystko, co mają. Upiorne drzewo w lesie jest. A to upiorne drzewo po ścięciu daje ci żywe drewno, czy jakoś tak, living wood. Z którego możesz robić, w sumie jest potrzebne do każdej magii, więc jest dość przydatne, ale to w późniejszej części gry, kiedy zajmujesz się magią, a nie zwykłymi rzeczami. Sprowokowałem tą, jak ona była? Mackę do bicia się z pająkami. O, to... Spróbuj się nie zabić, a jak coś wypadnie albo z jednego, albo z drugiego, to zabij. Znaczy zbierz, nie zabij. Macka zabija wszystkie pająki i wygrywa póki co. No bo ona ma chyba ponad 300 HP i zadaje obszarowe obrażenia, więc jest świetna. No. Kurczę, musi zniknąć i wezmę resztę przedmiotów. Po chwili powinna zniknąć, jeżeli nic się nie porusza w pobliżu. Mam nawet tego... muszlę. Tą klas, której można uleczyć kogoś. O. I ona też ma te wartości lecznicze. Że tak powiem. Ja nam mięso zdobywam. Wszystkie krety już są martwe w okolicy.
Ja sobie pożywienia zdobyłem właśnie z pająków. No bo ty możesz je jeść w i jest przeciwieństwie na spoczko. przykład do mnie. No właśnie. A, dobra, mam kupę, więc rozpalę fotel. Okej, to ja Pamiętam, jak pierwszy raz grałem, tak wystraszyłem. no. Okej, widzę, Po już chciałem wrócić prostu. do bazy. Szkoda, że na mapie ciebie nie mogę jeszcze zobaczyć. No bo dość daleko jestem od bazy, więc to może dlatego. Już trudno. Do którego dnia mogą przyjść psy? Od 6 do 10 pierwsza chyba jest fala, z tego co pamiętam. Aha, dobra. Ale pierwsza fala to jest chyba od 2 do 4 psów, czy coś takiego. Nie wiem, ja Rzeczywiście. tam pobiegnę od razu na bawoły i... No, bawoły sobie poradzą z nimi spokojnie. No. Nie wiem, co zrobić. Chyba pójdę po sadzonki jagód, czy jak to tam. No, możesz po nie pójść, żeby było ich więcej, bo ja mam na razie 3 tylko sadzonki jagód, ale dużo więcej mam tych. No nie, żaba. Czemu? Czemu jak rozwaliłem drzewo, ziemia się zatrząsła? Jeżeli to tak, to drzewiec po ciebie idzie. Ale nie... To pewnie z jakiegoś drugiego końca mapy idzie po ciebie, czy coś takiego, albo... No nie wiem, no jeżeli trzęsie się ziemia podczas kopania drzew, to znaczy, że drzewiec się pojawił. A masz nasionka z tych drzew? Nie. A, czy bo... znaczy, wiem, chyba, że właśnie jak nasionka posadzisz, to on Drzewiec wtedy się... przestanie atakować. No, albo możesz wziąć drzewca Czy na coś przykład na takiego. bawoły i te bawoły go zabiją, czy coś takiego. Więc nie Albo jest to... odwrotnie. No. Strasznie dużo jedzenia mam w ekwipunku, więc jakbyś potrzebował, to mów, bo mam 30 jagódek, 20 tych marchewek i 2 mięska. Czy... Bo są takie jedne jagódki i są... Tylko różnica... No o, a ile królików się już połapało? Połapały się, to dobrze. Ja teraz świnki okradam. A to cię nie biją? Właśnie nie, bo jeszcze mnie nie zobaczyły, a ich jest daleko dość, to sobie mogę pokraść. Rozumiem. Ale też jest takie jakaś czapka taka, która robi, że cię świnie nie atakują. Możesz ją sobie zrobić i cię wtedy świnie uznają za swojego. No już mnie goni. Prosieki, dobra. Na szczęście ja biegam szybciej, bo na tej dróżce. No a świnki nie mają żadnego... żadnych dodatków cofnęły do się do biegania. bazy. Jak będziesz miał kupę, to weź na wieś tam. Jak to się nazywa? Nasze grządki, żeby... Ciekawi mnie, gdzie ten drzewiec jest. Nie wiem, ale będę musiał ściąć drzewa, bo są nam potrzebne. Ale to też nie jest tak, że samemu sobie nie możesz poradzić, bo on strasznie wolno atakuje, więc możesz go 2 razy zaatakować i możesz uciekać i spokojnie cię nie dogoni swoim atakiem i możesz znowu tak w kółko. Znowu rozwaliłem drzewo i znowu się ziemia zatrząsła. Ale nie widać go w ogóle. Już połowę lasu przyszedłem.
A to ziemia się też trzęsie, bo też upada samo drzewo. To może też od tego być. Więc też nie musi Chyba być. bardziej od tego. Drzewiec to by jakby jest różnica upadku, bo może być takie dużo większe, jak bardzo się trzęsie ziemia. I to tak w kółko, że jakby coś chodziło bardzo ciężkiego, to jest na pewno drzewiec po ścięciu. A on też się zmienia z jednego z drzew, się zamienia w drzewca, więc... Jest połowa do pełni. A w pełni świnie się zamieniają? Tak, świnie się, chociaż nie wiem, czy nie w każdą. Chyba nie w każdą się zamieniają. W świniołaki. A zatem w pełni, jak podejdziemy do pewnej statuetki, to możemy stamtąd przynieść słodkiego zwierzaczka. A już znalazłem tą statuetkę, więc... A, no to spoczko. Ja tu farmę powiększę. Tylko żeby pomiędzy nimi znalazło się miejsce na piorunochron, bo on się przyda. Żeby pioruny nie waliły. No, to zaraz zrobię miejsce jakieś. Tak po środku tam tych trzech grządek, jak widziałeś, tam są podzielone na trzy, to tam na środku tak, żeby... to kółko z zielonych grzybów właśnie, obieram z grzybów. Dużo miejsca na piorunochron potrzeba? Normalnie jak jedną grządkę. Zaraz i tak będę w bacie, to tam garnę to. Ogólnie tutaj robię, w tym miejscu. A, myślałem, że tutaj jak na piorunochron stoję. Żeby stał piorunochron, żeby wszystkie trzy te. Ale okej, okay, będzie okej. Okay. Nie, i tak będzie, w obrębie. Jedynie te najdalsze bym. No ja myślałem, że ty chcesz tutaj. Tutaj właśnie. Ja jeszcze zabudowałem. No, zasadziłem. Ogarnie się jakoś. A jakby co, te drzewa, które tutaj sadzę, one nie są jakby, żeby je ściąć. Je trzeba spalić na węgiel. Potem. Aha, dobra, spoko. I nawożę parę z tych. Kiedyś jak kopałem drzewa, nie miałem takich wstrząsów, ale... Może w jakimś, okay. W jakimś update'cie zmienili, żeby było bardziej realistycznie. A jak się grób wykopie, co się będzie działo? Jak wykopiesz grób, to jest parę możliwości. Albo nic nie dostaniesz. Znaczy, za każdym razem tracisz trochę mózgu, no bo jednak rozkopujesz groby. Jest parę opcji. A, może wypaść zabawka, którą możesz dać królowi świń, żeby dał ci złoto. Dużo złota. B, może ci wypaść DM klejnot, który ci będzie... Możesz go w magii używać do bardzo wielu rzeczy. Żeby w ogóle zacząć magię, potrzebujesz kryształów. One też z bossów wypadają, te kryształy, no to. Tak? Aha, to spoko. Może też wypaść duch, który no, jest normalnym przeciwnikiem, ale jest prosty dość do zabicia, więc... No, albo nic, po prostu nic. Nie wiem, co jeszcze by mogło... Znaczy, nie wiem, czy może coś jeszcze wypaść. W ogóle wychodzi tak, że chyba jeden odcinek będzie zawsze trwał 3 dni. No, będzie tak wychodziło, bo teraz jest jakby drugi dzień dopiero. No bo cały czwarty był, cały piąty i teraz dopiero szósty zaczynamy i będzie idealnie, bo teraz jest 14 minuta i będzie ok. Jeszcze wiem, co mogę zrobić. A masz plecak? Jeszcze nie. To ci mogę zrobić.
To przyjmę. O ludzie. Jakby co leży tu na ziemi, bo go nie można, więcej niż jednego nie można mieć w ekwipunku. Dobra, dzięki. O, tu jest grób na dole. O, klejnot z niego no, wypadł. Właśnie tak, tam jest grób. Jak spację naciskam, to na... Jeszcze raz? Jak naciskam spację, to bawołów nie zaatakuje? Nie, nie. Pod F masz atak jakby najbliższego przeciwnika. I to też przeciwnika. Aha. Jakby bawoły nie są zaliczane do złych rzeczy, bo to tylko złe rzeczy jako są określane jako przeciwnik. Na przykład motyli aha, też nie dobra. Zabijesz. Przyciskając F. Dopiero Ctrl F jakby atakuje wszystko, co się rusza. Trzeba będzie jeszcze nad jakąś miniaturką pomyśleć. No właśnie. Też teraz się zorientowałem. Ale ja mam czas do soboty. Następny. U mnie jest inaczej, ja mam czas tylko jutro. No. Fajnie, bo teraz dużo te bawoły srają i trochę jest nawozu. Tylko będzie trzeba w nie uważać. Pod koniec jesieni one mają takie czerwone tyłki i wtedy nie podchodzić Gody. Do nich, bo... będą atakowały. Bo będą niemiłe. No. O, w ogóle jest miejsce, gdzie możesz się odrodzić jako duch bez mojej pomocy. Zrobić trzech albo mechanicznych znaleźć, nie? Mechaniczni są w sumie dość potrzebni, bo można lodówkę na przykład zrobić. By się nie gniło nie jedzenie za bardzo. Albo dla mnie, żebym mógł się ulepszyć. Aha, to spoko. O, dla ciebie mięso znalazłem. O, jest walka Taki... tych zatrutych świń i... Czyja walka? Zatrute świnie kontra macki. Walczą ze sobą. Ja tu w ogóle jakoś... Ja idę w tą dróżkę dalej. Tu taką kamienną. Okej. Okay. Na razie tylko las mam. Okej, okay, na razie... Jest ta broń. Zabieram ją. Drypnęła? Tak. Bo zabili jedną z macek. No to spoko, naprawdę dobrze. W ogóle walka trzech tych. I pająki jeszcze się dołączyły do tej walki. O, prezent to dostałem. Sobie otworzę. To przy Science Machine ty możesz otworzyć. No, no właśnie. A. Mam statuetkę Glomera. A, to statuetka Glomera to właśnie tam mówiłem o to, że w pełni trzeba podejść, żeby dostać tam. Ten Glomer chyba też on zwiększa Cooper, senit, Cooper jeżeli... robi. No, i tak. Kupę możesz zjeść, żeby cały głód na przykład, albo zdrowie uzupełniać. Uzupełniał. Jedno kolejne świnie. Ile tych świń tutaj ma być? Zawsze na końcu... O nie, ej, ja idę teraz, bo... O nie, pada deszcz. A ja tracę życie, bo jest mokro. O nie. Co się stanie, jak zmoknę? A podczas... Jeżeli bardzo zmokniesz, to będziesz bardzo tracił temperaturę i możesz jakby się zamrozić i umrzeć od zimna. Jeżeli jesteś robotem tak jak ja, to ogólnie dostajesz obrażenia od bycia mokrym, no bo jesteś robotem i masz jakieś spięcia czy coś takiego. A jeszcze do tego, jeżeli jesteś chyba przy 20 czy 30, podczas używania narzędzi mogą ci po prostu wypaść i musisz je podnieść. Aha. Możesz sobie parasol o, to z nie listków ciekawie, zrobić. Ciekawie. Z 6 listków, mogę ci nawet powiedzieć. 6 listków, 3 te... O nie, burza. Sianka uciekam, i... uciekam.
A i piorun może podpalać losowe rzeczy, a jeżeli we mnie strzeli piorun, to jestem naładowany i jestem szybciej biegam i ogólnie fajne rzeczy się dzieją. Ale to się przyda. Ale musi jeszcze we mnie trafić ten piorun, więc. A pewnie też przyciąganie jakieś jest, nie? No, postacie mają chyba większą szansę. Ale na przykład jak stoisz przy drzewach, to drzewa mają większą od ciebie szansę, żeby mnie trafić. Przestaje padać chyba. No. A i przy ognisku jakby co... zmniejsza szybciej, bo no jakby... się ogrzewa. Ja też myślę, że... biją nas psy, bo już jest 6 noc. Znaczy, twoja postać powie coś w stylu... czy to słyszałeś, czy tego typu kwestie będzie wypowiadała. Akurat chyba twoja mówi coś, że a to moi przyjaciele, czy coś w tym stylu. Ludzie, grzyby mnie tego, mnie ranią. No bo zależy, każdy grzyb robi co innego. Na przykład zielone, tracisz 50 tego mózgu, ale dostajesz 12 jedzenia, czy coś takiego. Ja mam w ogóle ryby. Wypadły z tych. A w ogóle niestety wypadła tylko jedna broń z tej macki. Chcesz ją? Nie, jej i tak się słabo klepie, więc lepiej, żebyś ty miał. Okej. Okay. A ty masz w ogóle chyba dzidę, czy coś takiego, prawda? W końcu to nie Minecraft, więc tutaj tak dobrze nie idzie. Chociaż i tam są niemałe problemy. No. Sobie chesta otwieram. Jest jakieś spodnie. O nie! A jakby co, jak idą takie ręce, to musisz je zdeptać, żeby nie zgasiły ten. A jakby co, nie wchodź tam, bo A to kto ma z umrzesz. Nas tak mało? Ja mam 70, więc nie wiem, no. Może no to to ja ode mam tak mnie. samo, tylko pewnie u ciebie to jest, bo ty masz pewnie 50% nawet mniej. No ja mam 50%, dokładnie. A u mnie to jest tyle, ile mam, tyle to procent tak naprawdę. Aha. Bo jak na 100, no tak, no. Czy mam 120. Czy moja postać nie powiedziała czegoś? No powiedziała, ale czasami właśnie wydaje mi się... Ale to też zobaczysz, że jak będą biegły, to po prostu podejdziesz do tych bawołów i ci pomogą bawoły. No to spoko. Dobra, ja ogólnie palę te drzewka na węgiel. Patrzysz na czas odcinka ogólnie? Tak, po tym musimy kończyć. Po spłonięciu tych drzewek. Dobra. Dwie liny. Gdzie się robiło liny? Tam, gdzie A jest tu, dobra. Diamenty. Jako diament jest obrazek. Już mam. Idę kopać drewno. A co na garnek trzeba było mieć? Węgiel, który właśnie zdobywam i kamień. No właśnie to robię, po to ten węgiel mi w sumie. A, to spoko. Strasznie długo płoną te drzewa. Okej, spłonęły już. Jak jesteś głodny, to powiedz, bo mam strasznie dużo jedzenia, które niedługo już zacznie gnić i trzeba je jak najszybciej zjeść. Możesz mi dać to jedzenie, te otworów. To będę mógł sobie zjadać co jakiś czas. Na razie to ci jagódki dam, bo one już niedługo zgniją i trzeba je zjeść. Żeby się nie zmarnowało. Okej, akurat głodu mam mało. Znaczy sporo. Jeśli nie zależy z jakiej perspektywy. No. Ja mam na przykład pełne, więc... Bo w kółko jem te jagódki, żeby się nie zmarnowały. Ja miałem właśnie poniżej połowy, ale to tak... trzymałem. Okej, dobra, to zrobię ten jeszcze... garnek i... co jeszcze? A, kamień. Ja skopię jeszcze ze 2 drzewa, patyków trochę zbiorę i będę wracał. No i idealnie mamy garnek. I ja już się będę żegnał. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć.
Cześć.